Drodzy bracia i siostry, w każdej mszy świętej dzięki wierze jesteśmy świadkami zbawczej śmierci naszego Pana, który uobecnił teraz i uobecni tę wielką tajemnicę wiary, którą sprawował w Wieczerniku i którą On sam sprawuje na tym ołtarzu. Dzisiaj dodatkową pomocą w przeżyciu tych świętych wydarzeń stała się Ewangelia według świętego Mateusza, przeczytana przed chwilą. Zdajemy sobie sprawę, że to, co się wydarzyło wtedy pod symbolami, obecnie realizuje się dla nas na tym ołtarzu, na którym dokonuje się cudowna przemiana chleba i wina w ofiarnicze ciało i krew Zbawiciela. Z wiarą przyjmiemy te święte postacie i ofiarujemy je Bogu na wynagrodzenie za nasze i całego świata grzechy. Ta Chrystusowa i nasza ofiara, ten ołtarz i nasza modlitwa zbawia świat, chroni kogoś przed potępieniem lub przed innym ziemskim nieszczęściem, jeśli ten ktoś zdoła otworzyć się na dary przyjęcia na przyjęcie Bożego daru. Wiemy, że przypadek śmierci Pana Jezusa to nie był błąd legislatury rzymskiej czy żydowskiej, bo ostatecznie to nie tylko Piłat i nie Sanhedryn żydowski, ale to nasze grzechy sprawiły, że Jezus podejmuje ofiarę zadośćuczynienia na krzyżu. Umiera i zmartwychwstaje, aby nas, właśnie nas, pojednać z Bogiem i pojednać między sobą. Pójdźmy dalej w naszym rozważaniu i dopowiedzmy, że każde zło, każdy ciężki grzech, to śmiertelne cierpienie jest zadawane Chrystusowi, temu ukrzyżowanemu i temu żyjącemu w Jego mistycznym ciele, czyli w Kościele. A zatem Kościół zawsze przymiera, słabnie, umiera, ilekroć my, Jego żywi członkowie, grzeszymy, ilekroć zamiast uczcić Boga, znieważamy Go, ilekroć zamiast miłować, odwracamy się od Niego i od naszych bliźnich. Pan Jezus powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem i że każde kłamstwo, oszczerstwo, obłuda jest obciążeniem sumienia. Każde pogardzenie człowiekiem ma związek z Chrystusem, skoro mówił, kto wami gardzi, mną gardzi. On też utożsamia się z głodnym i chorym i uwięzionym, mówiąc, że był głodny, a daliście mi jeść. Założony przez Pana Kościół, czyli wybrani apostołowie i wszyscy ochrzczeni, mamy po wszystkie czasy wielki obowiązek strzec i domagać się, aby ludzie nie zmarnowali wskazań Chrystusa i nie niweczyli owoców Jego zbawczej męki. To ważne, bardzo ważne, egzystencjalne zadanie Kościoła także dzisiaj. I dlatego jesteśmy dzisiaj tu, przed tym ołtarzem. I dlatego bierzemy udział w manifestacji w obronie prawdy o człowieku, który całe swoje życie poświęcił w służbie Bogu i ludziom. O człowieku, który przeszedł przez życie dobrze czyniąc, a miliony ludzi patrząc na niego przez dziesiątki lat nie myliły się, nie były naiwne aż do dziś, kiedy jesteśmy świadkami, jak tak zwani oświeceni aktami agentury komunistycznej policji badacze odkryli, że ten arcybiskup według donosiciela niekiedy przypadkowego, a najczęściej biednego, bo przymuszonego lub nawet opłacanego, rzekomo nie wypełniał swoich obowiązków, twierdzi o biskupie. Jan Paweł II nie potrzebuje obrony. To my jej potrzebujemy, aby w sobie wzbudzić i obronić przekonanie, że warto być dobrym, że trzeba bronić prawdy o człowieku, bo może kiedyś i nas ktoś będzie miał okazję bronić, będzie miał okazję powiedzieć prawdę o nas. Musimy pomyśleć, że do księdza Karola Wojtyły
potem kardynała i papieża Jana Pawła II, zawsze przecież garnęli się ludzie. Dlaczego? Bo odkrywali w nim mądrość i doznawali pomocy na swoich drogach życiowych. On także potrzebował ludzi. To dlatego swój rok pracy, a nawet swoje wakacje spędzał wśród młodych, a potem też już wśród starszych rodzin i grup. Pomagał innym nie tylko jako profesor uniwersytecki, ale szczególnie jako kapłan i biskup. Był pionierem w skali ogólnokościelnej, kiedy promował inicjatywy angażujące świeckich do większej, także ewangelizacyjnej odpowiedzialności za Kościół żywej wiary. A widząc nacierający kryzys wierności małżeńskiej i rodzinnej, jako pierwszy w Polsce założył Instytut Życia Rodzinnego w Krakowie, pozyskując do współpracy wybitnych na skalę światową fachowców, którzy poświęcali wtedy swoje naukowe kariery w trudnych komunistycznych latach, broniąc wbrew oficjalnej propagandzie prawa do życia od chwili poczęcia. Wymienić zresztą tu trzeba z poczucia sprawiedliwości chociażby małżeństwo profesora Andrzeja i Wandy Pułtawskich, profesora Fijałkowskiego i zespoły całej ich współpracowników, którzy ratowali prawo rozumu w etyce naturalnej wbrew lansowanym różnym ideologiom. To przecież kardynał Wojtyła dzięki pracom Ośrodka Diecezji Krakowskiej jako jedyny biskup europejski, a może światowy, przygotował naukowy i duszpasterski komentarz wspierający odwagę wiary papieża Pawła VI po wydaniu jego trudnej, ale podstawowej, ważnej encykliki Humanae Vitae, która przypominała ludziom sumienia podstawową zasadę, że wiara jest nieodłączna od czynów ludzkiego życia, także w tych najbardziej intymnych ludzkich dziedzinach współżycia. Święty Jan Paweł już II, już jako papież, przez całe lata pontyfikatu głosił katechezy o nowej, oryginalnej, naukowo pogłębionej teologii ciała ludzkiego i godności człowieka, którego nie można zrozumieć bez Chrystusa, czyli bez wymiaru nadprzyrodzonego. Jan Paweł II był niestrudzonym obrońcą życia ludzkiego, tego poczętego pod sercem matki i tego zagrożonego egoizmem małżonków albo niemoralnością mocarstw totalitarnych. Dlatego po wydaniu niektórych encyklik natychmiast na jego biurku pojawiały się protesty ze wschodu i zachodu, z Moskwy i Waszyngtonu, bo głoszenie prawdy bywa często demaskowaniem ukrytych i ideologicznych interesów i zamiarów. Ten papież miał odwagę wielokrotnie przestrzegać przed faktem, że i dziś w świecie czynne są i aktywne struktury zła, czyli całe zorganizowane, strategiczne systemy, którym trzeba odważnie stawiać czoła, budując struktury prawdy, dobra i rozumu. To ci ludzie aż do dziś nie mogą mu przebaczyć tego, że stawiał sobie i innym wymagania moralności w życiu osobistym i społecznym. Nasz papież przez całe życie ujawniał wrażliwość poety i odwagę giganta w obronie prawdy i sprawiedliwości. Nie milczał wobec zła, co wskazują dokumenty nie zawsze natychmiast przyjmowane w przestrzeni publicznej, a dzisiaj doczekaliśmy czasów, że o tym, co i jak należy załatwiać także w sprawach sumienia, chcą decydować niektóre krzykliwe, antyreligijne agencje medialne. Nie wszyscy na szczęście, ale liczni dziennikarze. Widzimy, że dziś starożytne zasady o domniemanej niewinności czy o wysłuchaniu w sądzie strony oskarżonej często przestały obowiązywać. Dziś trzeba udowadniać niewinność. Przekreślono też humanitarną zasadę, że skoro zmarli nie mogą się bronić, to demortuis aut bene aut nihil, mówiła zasada, czyli
O zmarłych mówi się albo dobrze, albo wcale. Jak to się stało, że przez wiele lat na oczach całego świata myśmy szli do tego naszego papieża, aby spotkać w nim prawdziwe człowieczeństwo, prawdziwą świętość, której brakowało i brakuje w nas samych, i uważaliśmy za zaszczyt przebywanie lub fotografowanie się z nim, a dziś nagle wzorcem zachowania dla nas ma się stać donos tajnego, zmanipulowanego w tamtych czasach donosiciela z tych czasów komunistycznych? Oskarżać dziś tego papieża w oparciu o świadectwa wymuszone na słabych, grzesznych ludziach przez równie zdemoralizowanych funkcjonariuszy nieludzkiego systemu, to tak jakby szukać zarzutu i powiedzieć, że ktoś jest winien trzęsienia ziemi sprzed kilku tygodni zaistniałego, ponieważ dom zbudowany przed 100 laty nie miał przewidzianych dziś koniecznych technicznych zabezpieczeń. I tu nic nie pomogą żadne komisje, ani powoływani eksperci, ani opinie, bo tu chodzi, dzisiaj chodzi przez nagłaśnianie tych spraw, oskarżeń, o możliwość wałkowania tematu, szukania kamieni, aby uderzać w Kościół, który jest i będzie siłą, pozostanie Kościołem Świętym, bo żyje w nim Chrystus. To prawda, że są też grzeszni, słabi ludzie, powstający z grzechów. To prawda, że są też święci, którym się udało oprzeć złu i nie grzeszyć i czynić dobro, tak jak to czynił święty Jan Paweł II, którego rocznicę śmierci dziś obchodzimy i za którego dziękujemy dziś Panu Bogu. Często słyszymy hasła dziś o potrzebie oczyszczania Kościoła. Kościół od czasów apostolskich ma się doskonalić na wzór swego założyciela. Ja wspomnę, że mój dawny seminaryjny, zmarły już profesor buntował się przeciwko tezie powtarzanej często przez teologów, historyków i publicystów, że Ecclesia Semper Reformanda. Nie, mówił. Kościół nie jest zawsze do reformowania. Nie zawsze ma być reformowany. Kościół Ecclesia Semper Sanctificanda. To jest zadanie. Kościół ma zawsze się uświęcać, ma dążyć do świętości, bo świętość, uświęcanie się to coś więcej niż reformacja. To obowiązek i piękno maksymalnej wierności zasadom Ewangelii. To powstawanie ze słabości po raz 77, czyli nieskończony. Dzisiaj żyjemy w epoce świętych papieży, i dziękujemy za to Panu Bogu i dziękujemy za tych ludzi. Jan 23, Paweł 6, Jan Paweł I, Jan Paweł II. Żyjemy w epoce świętych biskupów, męczenników i dziękujemy opatrzności w tej katedrze za świętego biskupa Szczęsnego Felińskiego i błogosławionego kardynała prymasa Stefana i za błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę i za świadectwo zamordowanych księdza Zycha i Niedzielaka, za księdza Blachnickiego i za tylu, tylu innych, bo oni także są zdrowym owocem, który wydała chrześcijańska, zakorzeniona w Polsce wiara. Tak jak świadectwem ducha szlachetności było, ostatnio było przyjęcie milionów uciekinierów z Ukrainy, mimo że te sąsiedzkie relacje przecież nie zawsze były piękne i godne, ale Polacy wiedzą i dziś, że krzywdzonemu trzeba pomagać, trzeba bronić. W lutym 1976 roku Paweł VI poprosił kardynała Wojtyłę o wygłoszenie rekolekcji wielkopostnych do papieża i kurii rzymskiej. Kardynał przyjął nagłe zaproszenie, ale rekolekcjom nadał tytuł Znak, któremu sprzeciwiać się będą. To i dzisiaj temu papieżowi sprzeciwiają się. To Chrystus przecież jest tym znakiem Boga pośród nas, któremu ludzie się sprzeciwiali, bo niewygodne było Jego nauczanie, ale jest Nim każdy, kto głosi słowa Chrystusowe. Znakiem sprzeciwu stał się dziś Jan Paweł II, święty człowiek, bo niewygodne, niepasujące do ciemnych i grzesznych pułapek źle rozumianej nowoczesności było Jego nauczanie
Jego postępowanie, Jego życie, które nigdy nie było zgodą na zło, nigdy nie godził się na grzech we własnym życiu, ani w życiu innych ludzi. Ale nasz papież, szanując moralne prawa, miał sumienie wrażliwe i zanim zdecydował się na radykalne decyzje, starał się rozeznawać, aby do krzywdy i zaistniałego zła i grzechu, aby do istniejącego cierpienia nie dodawać nowej niesprawiedliwości, jak to dzisiaj zbyt często lubią szarżować liczni sędziowie, że przypomnę haniebny przypadek niesprawiedliwie osądzonego, zniesławionego i uwięzionego kardynała Pella z Australii. A był to przecież człowiek znany z wierności Ewangelii, także bardzo niewygodny wrogom Kościoła przez jego wierne ogłoszenie. Aktualny znak, atak na Jana Pawła II to znak na to, co w Polsce, to atak na to, co w Polsce piękne i trwałe, co wyrosłe i chronione w najtrudniejszych czasach przez Kościół. To atak na tożsamość duchową naszego narodu. A że nie jest to tylko prywatny pogląd, to warto przytoczyć opinię zewnętrznego obserwatora. Wielu ich jest, ale ja zacytuję przynajmniej jednego. Zacytuję Ralpha Martina, to jest amerykański profesor, charyzmatyk, założyciel i wielu zdrowych inicjatyw, który w książce wydanej także niedawno w Polsce, która ma tytuł Kościół w kryzysie, pisze, cytuję, obecnie walka jest szczególnie zażarta w Polsce. On pisze o Europie, o krajach różnych charakteryzuje i pisze, że obecnie to w Polsce. Unia Europejska i zasobne grupy, cytuję, aktywistów różnych LGBTQ, niektóre finansowane przez różne fundacje, grożą Polsce wszelkiego rodzaju karami ekonomicznymi i moralnymi, zawstydzaniem, zastawanie twardo w obronie wartości chrześcijańskich. Niektórzy opisują to, zagraniczni obserwatorzy, jako huragan ideologiczny zagrażający zniszczeniem kultury chrześcijańskiej Polski. Złośliwe groźby i histeryczna propaganda zagrażają owładnięciem krajem i uciszeniem Kościoła. Chcą stać się, i to właśnie, bo widzą tu obronę wartości chrześcijańskich dotyczących rodziny i małżeństwa. Bardzo wysoka jest stawka, o którą walczy się w Polsce, być może jednej z ostatnich znaczących katolickich twierdz w Europie. Kończę cytat. Na szczęście także wielu z obiektywnych i uczciwych publicystów polskich ma odwagę i w Polsce ujawniać prawdziwe motywy tej ideologicznej awantury. Warto sięgnąć chociażby po świeżo wydaną książkę, bardzo ważną myślę książkę, Bronisława Wildsteina Wobec wojny, zarazy i nicości. W tych dniach ona się ukazała. Poczucie realizmu pozwala nam jednak uświadomić sobie, że te zewnętrzne ataki nie są najbardziej groźne. Jakkolwiek nie godzi się pozostawiać ich bez odpowiedzi, aby nie czyniły krzywdy nieświadomym i niedoświadczonym w rozeznawaniu ideologicznych interesów ludziom. Prawdziwym niebezpieczeństwem byłoby wywołanie podziału i braku jedności w samym Kościele i na to niebezpieczeństwo powinniśmy być szczególnie uczuleni. Jedność biskupów z papieżem, jedność polskich biskupów między sobą, jedność kapłanów i zakonów z biskupami, jedność elitarnych grup katolików świeckich z biskupami była, jest i będzie decydować nie tylko o przetrwaniu, ale o świętości Kościoła także w naszej ojczyźnie. Ta zasada sprawdza się także w innych, we wszystkich społecznościach ludzkich. Opowiadają biografowie premiera Wielkiej Brytanii, że pewnego razu po ostrych obradach parlamentu jeden z posłów podszedł do Churchilla i spytał: panie premierze, jak pan ocenia mój ostry atak na wrogów? Premier odpowiedział: synu, ci ludzie po drugiej stronie to przeciwnicy. Wrogowie siedzą obok.
Polska dziś potrzebuje jedności wszystkich rodaków, także żyjących na emigracji, także parlamentarzystów, a nie targowiczan zatroskanych o interes własny, osobisty lub interes własnej grupy partii. Potrzebuje autorytetów, ludzi z wizjami przyszłości, a takim autorytetem był, jest i powinien pozostać Kościół i jego święci nauczyciele. Autorytetem dla nas i dla całego Kościoła jest i pozostanie święty Jan Paweł II, błogosławiony prymas Wyszyński i inni świątobliwi pasterze, że w imieniu sługi Boże biskupa Wilhelma Plutę, biskupa Gołębiowskiego, ale także bohaterskiego biskupa Tokarczuka, świątobliwego biskupa, arcybiskupa Ablewicza, Jałbrzykowskiego, Sasinowskiego, tylu innych biskupów, że wymienię także błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Autorytetami naszymi na zawsze pozostaną żołnierze wyklęci, a nie ubowcy ich morderstwy. Bohaterami pozostaną Ulmowie i wszyscy, którzy ratowali w czasie okupacji Żydów, a nie donosiciele, którzy ich wydawali. Kościół w Polsce i wszyscy w ojczyźnie potrzebujemy wspólnot, stowarzyszeń, ruchów i dróg sprawdzonej ludzkiej, ewangelijnej duchowości, zdolnej jednoczyć, a nie dzielić, zwalczać zło, a nie zdrowe, zwalczać tradycje chrześcijańskiej wiary. Promujmy zespoły, inicjatywy nobilitujące trud rodziny wielodzietnej i godność miłości odpowiedzialnej w zawieranych małżeństwach, jak to zapoczątkował ksiądz kardynał Wojtyła. A jakich i w warszawskim środowisku, bo o nim trzeba dzisiaj w tym miejscu szczególnie powiedzieć, przecież nie brakuje. Takiej Warszawy i takiego Krakowa i takich parafian potrzebuje dziś Kościół i Polska. Tak, potrzebuje dziś Polska żywego, mocno zakorzenionego w wierze Kościoła. Trzeba docenić fakt, że dzisiaj istnieją kapłani i ludzie świeccy, którzy próbują ujawnić wrażliwość na obecność Boga i godność człowieka stworzonego na obraz Boży. Widzimy ludzi powołanych, aby służyć, a nie aby im służono. Wspomnieć tuż też trzeba, że także w Warszawie przecież istnieją inicjatywy. Weźmy Tygodnik Katolicki Idziemy. Nie będę innych katolickich, ogólnopolskich wymieniał, że są jeszcze inne, chociażby przynajmniej dwa tygodniki solidne, od lat promujące obiektywne spojrzenie na ludzką rzeczywistość. Nadzieją jest Akcja Katolicka, Męski Żywy Różaniec, Droga Neokatechumenalna i zaangażowanie w formację wiary licznych ruchów duchowości. Oddechem Kościoła jest też Caritas Polska i parafialna. Zdumiewa i budzi wdzięczność niespożyty trud nad rozmodleniem i promocją społecznej nauki Kościoła, jakie podejmuje Radio Maryja, Telewizja Trwam, Telewizje i Radio Diecezjalne. Nadzieją Kościoła i Polski są wszyscy ludzie dobrej woli, którzy potrafią bronić wartości i przywiązania do zdrowej polskiej tradycji. Nasza obecność przy świętym Janie Pawle II przetrwa, bracia i siostry, bo od zawsze widzieliśmy w nim tego, którego 16 października 1978 roku wybrała opatrzność jako pasterza i przewodnika na nasze czasy. A to Bóg, jak poświadcza święty Paweł w liście do Efezjan, wybrał już ludzi przed założeniem świata, aby byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Takim wybranym przed Boga jest każdy chrześcijanin. Czy potrzebne są jednak zewnętrzne manifestacje, tak jak ta dzisiejsza? Są językiem medialnym, czytelnym we współczesnym świecie, które ceni obraz, liczbę i cyfrę, aby zatrzymać się nad treścią. Nasze marsze i manifestacje, ilekroć są wspierane modlitwą, uzyskują dodatkowo wartość i moc wymierną w innej, Bożej perspektywie. Skoro sam Pan Jezus powiedział, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. On jest między nami, ilekroć chcemy przywoływać Go w obronie dobra.
obronie prawdy. Ufajmy, że trud dzisiejszy naszej modlitewnej, odważnej obecności zaowocuje obroną prawdy w ludzkich sercach, w sercach ludzi także szczerze szukających prawdy, a może skłonnych czy skłonianych do szukania innych niewłaściwych dróg. Mądrzy ludzie mówią, że zło się rozszerza nie dlatego, że je promują źli ludzie, złe instytucje i systemy, ale dlatego, że milczą dobrzy, że nic nie robią uczciwi, mądrzy i sprawiedliwi. Niech więc nie braknie trudnym czasom i trudnym sprawom naszej modlitwy, świadectwa i czynu. Niech Pan przyjmie naszą dzisiejszą obecność i naszą dzisiejszą modlitwę. Amen.